Siemano moi drodzy, witam serdecznie w nowym formacie u mnie na kanale. Jestem bardzo dumna, że go tak wykombinowałam. Mam nadzieję, że do wielu osób on dotrze i że dużo osób będzie zadowolonych z tego, jak to zdecydowałam się połączyć. To jest taki odcinek, który jest połączeniem recenzji kilku produktów albo chociaż informacji na ich temat, jeżeli używam ich za krótko, żeby starczyło na recenzję. Jest to jednocześnie spa. Tym razem to będzie spa dla mężczyzn i pozdrawiam od razu, dziękuję Kacprowi, który użyczył swojej twarzy do nakręcenia tego odcinka. Zostawię do niego też link na dole, możecie go pogonić, żeby jakiś film w końcu nagrał, bo już czekam i czekam, doczekać się nie mogę. I trzecia rzecz to są przepisy na kosmetyki, które postanowiłam wpleść właśnie w to spa, które dzisiaj zobaczycie. Odcinek nagrywaliśmy gdzieś tak miesiąc temu, może nawet trochę dalej, więc będę się posiłkować kartką. Jakbym coś pomyliła, to postaram się to w opisie filmu sprostować. Poprzynosiłam sobie wszystkie produkty, mam pospisywane rzeczy, więc jedziemy z koksem. Przede wszystkim zacznę od tego, że podkreślę, że ja bardzo dobrze znam Kacpra, twarz Kacpra, skórę, bo już robiliśmy wiele razy takie spa w domu, tylko po prostu w 4 albo więcej osób i mniej więcej jestem świadoma, na co jego skóra dobrze reaguje, na co źle i zaraz Wam też będę tłumaczyć, jak robiłam te domowe kosmetyki, dlaczego na niektóre z tych rzeczy się zdecydowałam. Zaczęliśmy od mycia twarzy, ponieważ to miało być spa, to zdecydowałam się na takie mycie dwuetapowe. Byliśmy też na bardzo długim spacerze wcześniej z psami i zaczęłam od aksamitnego balsamu do mycia twarzy. Użyłam bardzo małej ilości, ze względu na to, że nie było żadnego makijażu, który miał być rozpuszczony. Ja chciałam po prostu dobrze tą skórę pobudzić do kolejnych tam kroków i chciałam to wszystko porządnie umyć, tak jak zawsze to robię, więc sięgnęłam po balsam. Sama jak nie noszę makijażu, też go używam. Użyłam akurat aksamitnego, dlatego że Kacper ma wrażliwą cerę, która jest bardzo sucha i nie ma tam żadnych problemów. W sensie nie ma jakichś zmian, jakichś pryszczy, takich innych rzeczy, więc nie musieliśmy szukać jakichś innych rozwiązań. Resztki balsamu zmyliśmy przy pomocy takiego żelu z Basic Lab i tutaj już się zatrzymam na chwilę, bo zrobił na mnie ogromne wrażenie ten kosmetyk. Ja to kupiłam gdzieś chyba w listopadzie, tak mi się mocno wydaje, i zaczęłam już wtedy go używać. Ten konkretny żel to jest żel oczyszczający do skóry tłustej i wrażliwej. I jak ja się ucieszyłam, że wreszcie ktoś pomyślał o tym, żeby zrobić produkty do skóry tłustej, które nie są takim, nie wiem, Ludwikiem do mycia naczyń, tylko żeby to było coś łagodnego, ale przeznaczonego do właśnie takiej skóry. Jeszcze mam dwa inne, jeden do naczynkowej i chyba jeszcze jakiś jeden, którego jeszcze nie otworzyłam, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć. Natomiast ten zwrócił moją uwagę ze względu na to, że w tamtym okresie, gdzieś tam październik, listopad, grudzień, to moja skóra była najbardziej przetłuszczona od, nie wiem, ostatnich może 6-7 lat i sprawdza mi się znakomicie. Bardzo dobrze domywa balsam myjący, bardzo dobrze domywa makijaż, bo próbowałam, jakby ktoś chciał tylko żelem zmywać makijaż, to on to usuwa. Nie jest to moja ulubiona opcja i raczej nie będę tego nigdy robić. Zrobiłam to tylko po to, żeby Wam dać znać. Przy tym, co robiliśmy Kacprowi, nie było jakiegoś tam wielkiego zaczerwienienia. Jego skóra czerwieni się dość mocno w kontakcie z wodą, praktycznie w każdym kontakcie z wodą, więc to też może będziecie mogli zauważyć na tych przebitkach. Ja nie pamiętam, bo już to naprawdę bardzo dawno temu nagrywaliśmy. Jeśli chodzi o ten żel, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jest też mega wydajny, nie ma żadnego agresywnego zapachu, pachnie tylko tym, z czego został zrobiony i jest to przyjemne odkrycie. Cieszę się, że mi się udało coś takiego znaleźć i u Kacpra też się sprawdził bardzo, bardzo dobrze. Dalej przeszliśmy do peelingu i peeling to jest ta rzecz, którą zdecydowałam się zrobić tak trochę na przekór logice, powiedzmy, bo jeżeli skóra jest wrażliwa, to najczęściej lepiej się sprawdza przy niej taki peeling, który jest peelingiem enzymatycznym. Ale ja już robiłam wcześniej Kacprowi peelingi enzymatyczne i po nich niestety zaczerwienienie utrzymywało się nawet kilka godzin. Natomiast po peelingu mechanicznym zaczerwienienie robiło się na chwilę i schodziło tak po 10 minutach. Więc tym razem zdecydowałam, że zrobimy taki super prosty peeling, który składał się tylko z peelingu z czarnej porzeczki, czyli ze zmielonych pestek z czarnej porzeczki, i które zostały wysuszone, i oleju rzeżowa. W opisie filmu znajdziecie wszystkie te ilości, czego ile dałam i jakie tam były konkretnie rzeczy do tych domowych receptur. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Nie wypisuję żadnych zastępników i tak dalej, bo robiłam to na blogu przez tyle lat przy tych wszystkich produktach, przy tych wszystkich moich filmach z domowymi kosmetykami, że już tam powinniście znaleźć odpowiedź albo już po jakimś tam czasie będziecie sami wiedzieli, jak to się robi, i dlatego zdecydowałam, że już basta. Już było to powtarzane tyle razy, że myślę, że już sobie poradzicie sami. Tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze widać na zbliżeniu, że peeling ten robiłam tylko opuszkami palców i bardzo, bardzo delikatnie. Trochę też dlatego, że wiem, że faceci, jak już ma być
robić peeling, to lubią, jak są jakieś granulki. I kobiety też niektóre mają tak, że po prostu masz ochotę czuć pod palcami, że coś tam się dzieje. No to właśnie to jest całkiem spoko rozwiązanie. Nie sięgnęłam po korund. Pewnie będą pytania, a dlaczego nie po korund, bo on jest taki drobny i tak dalej. Owszem, jest drobny, ale jest też bardzo, bardzo ostry i jak się nie czuje pod palcami dużej drobinki, to czasami są tendencje do tego, żeby bardzo mocno i bardzo długo robić ten peeling i można sobie tą skórę wtedy przesuszyć i podrapać i to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego tym razem sięgnęliśmy po tylko takie super proste połączenie właśnie tej czarnej porzeczki i oleju żużoba. Peeling został spłukany przy pomocy ciepłej wody, nie gorącej, nie zimnej, bo ani jedna, ani druga nie była dobrym rozwiązaniem i tutaj już można zauważyć odrobinę zaczerwienienia, ale to w trakcie, później jak będziemy robić inne rzeczy, to zaczerwienie będzie się pojawiało i znikało, ale obiecuję, że jakieś 15 minut po zakończeniu tej całej akcji nie było już go w ogóle. Dalej przyszła pora na spryskanie twarzy tonikiem, żeby wyrównać pH po tym myciu przed momentem i ten tonik to był też tonik zrobiony w domu, to była mega prosta sprawa, wystarczy tylko odpowiednie składniki połączyć ze sobą. Ja to od razu mieszałam w zlewce i przelewałam do butelki, którą potem spryskiwałam twarz. Tutaj był tylko hydrolat z rumianku, hydrolat oczarowy, woda demineralizowana, żel hialuronowy i depantenol, także naprawdę mega prosty skład. On to jest też niewielka ilość, więc będzie trzymany w lodówce i nie trzeba było tego konserwować na taki krótki czas, więc tutaj wszystko się złożyło odpowiednio. Ponownie, jeżeli nie wiecie, jak na przykład przechowywać swoje produkty albo jakichś takich podstaw nie macie z domowych kosmetyków, to mam też takie odcinki, podstawy i wszystko zostało omówione wielokrotnie. To też Was tam odeślę na dole, w opisie filmu są linki. Po peelingu i po tym toniku przyszła pora na maseczkę. Zdecydowałam się tym razem, że zrobimy dla Kacpra moją maseczkę odświeżającą, bo tak właściwie tam nie było żadnych problemów z tą skórą. To miało być spa dla jego przyjemności i dla potrzeb tego nagrania tak naprawdę, bo ani nie była skóra jakaś ekstremalnie przesuszona akurat w tym momencie, bo tu jest też bardzo miękka woda i dobrze reagowała na tą zmianę, ani nie było żadnych wyprysków, które by trzeba jakoś tam podleczać czy łagodzić, ani nie było jakichś specjalnych, no nie wiem, zadrapań, uszkodzeń i tak dalej, więc postawiliśmy na właśnie tą maseczkę, która jednocześnie jest przyjemna i skóra po prostu po niej wygląda lepiej. Ja zawsze mówię, że jak nie macie pojęcia, jaka maseczka by była dla Was dobra, żeby się chciało zrobić maseczkę, ale nie bardzo wiadomo, co ta skóra sobie życzy, to ja właśnie mówię, odświeżająca to jest strzał w dziesiątkę. I tym razem właśnie też zrobiliśmy. Ja to rozrabiałam z samą wodą, nie dodawałam żadnych toników, żadnych innych tam rzeczy, tylko taka poszła, że tak to nazwę, sotę. Po zmyciu maski znowu sięgnęliśmy po tonik i wtedy przyszła pora na wklepywanie, wcieranie i tak dalej kolejnych punktów. I pierwszym z tych punktów była esencja. To jest esencja marki Pyukang Yul, tak mi się wydaje, że czyta się tą nazwę. Prawdopodobnie będzie inaczej, ale nikt też nie wiedział w ostatnim odcinku, więc bardzo mi przykro, jeśli jakoś zarżnęłam straszliwie ten wyraz, właściwie te dwa wyrazy. To się nazywa po prostu Essence Toner. Niesamowicie ciekawy kosmetyk. W porównaniu do serum, które nie zrobiło na mnie wielkiego wrażenia, to jest naprawdę coś przyjemnego. Po pierwsze, ona rozprowadza się na skórze bardzo, bardzo łatwo. Bardzo nieduża ilość starcza na dużą powierzchnię, na twarzy i na szyi. I rzeczywiście jest tak, że jak się to nałoży i później jakiekolwiek inne kosmetyki, czy serum, czy krem, to jest zmiana w działaniu. W sensie jest bardziej skóra nawilżona, napięcie bardzo szybko znika. Jeżeli macie także po myciu właśnie skóra jest czerwona i taka nieprzyjemnie napięta, to jak się nałoży coś takiego, to ta ulga przychodzi błyskawicznie tak naprawdę. U Kacpra też było fajnie widać, jaka jest różnica między jego i moją skórą, bo u mnie można nałożyć tą esencję i nawet jeszcze chwilę tam pomasować i ona się wchłania przez powiedzmy minutę albo dwie. U niego po prostu jak gąbka. Jak zaczynałam rozprowadzać ją palcami porządnie na całej twarzy, to już po prostu ona znikała pod palcami, także to w tamtym przypadku pamiętam, że się bardzo dobrze sprawdziło. I nawet myślę, czy nie obdaruję go kiedyś takim właśnie oto krokiem dodatkowym od czasu do czasu. I o ile się nie mylę, to na tej esencji też wjechał roller zimny, taki z różowego kwarcu. Raz dlatego, że ja chciałam, żeby to było jakieś takie przyjemne doświadczenie, jakiś masaż, coś innego niż zwykle, coś innego niż na co dzień. A po drugie dlatego, że on był zimny i pomagało to usunąć zaczerwienienie, które było spowodowane tymi wcześniejszymi krokami. I też na pewno są takie osoby, które będą wiedziały, o co chodzi, że nawet jak się nakłada krem albo, nie wiem, serum, cokolwiek i wystarczy pomasować przez chwilę skórę, to są takie cery, które się od razu czerwienią. No i właśnie tutaj mieliśmy taki przypadek. Na całą twarz przyszedł krem, który też jest bardzo ciekawym kosmetykiem. To jest krem na noc marki Veoli Botanica Repair by Night, tak on się nazywa. Jest bardzo dziwny. On ma taką konsystencję trochę pomiędzy bardzo gęstym kremem,
a no nie powiedziałabym masłem, ale jakimś takim kosmetykiem do ciała. Jest takie, że nawet trochę się ciągnie. Ciężko jest mi to opisać, ale to absolutnie nie jest nic złego. O, może trochę nawet jak jakaś pasta, takie pomiędzy gęstym kremem a pastą. Dla mnie był na początku przerażający. Jak go pierwsze dwa razy użyłam, to mówię, o matko, no nie wiem, czy to się polubimy. Ale jeśli chodzi o jego działanie na skórę, to on jest właśnie takim otulaczem, takim plastrem łagodzącym, że można sobie położyć to na twarz i pójść spać spokojnie, wstaje się rano i ta skóra, tam nie ma już warstwy, ale ta skóra jest właśnie taka otulona. No chyba, że jest warstwa, to znaczy, że jest dla Was za ciężki ten krem. Kiedyś muszę opowiedzieć o tym, zrobić taki odcinek właśnie, że to niekoniecznie, że krem jest niedobry czy dobry, tylko może właśnie nie odpowiada konkretnie Waszym potrzebom skóry. Ale to jest dygresja kolejna. Jeśli chodzi o ten produkt, to tak jak mówię, on ma taką dziwną konsystencję, ale jak się go nałoży niewiele i na inne produkty pielęgnacyjne, to on się właśnie daje ładnie rozprowadzić i to wszystko tak przykrywa i zamyka. Ma przyjemny, taki lekki, perfumowany zapach, ale nie taki, że wali jak perfumy ze słoika, tylko on naprawdę ma bardzo delikatny zapach, w ogóle mi nie przeszkadzał. I u Kacpra, mimo że po dotknięciu było czuć, że jest warstwa kremu, to on na twarzy nie czuł żadnego obciążenia, bo go wypytałam później, jak to tam wyglądało. I ten krem do skóry właśnie suchej, podrażnionej, wrażliwej, czerwonej, bardzo, bardzo polecam. I też mi się wydaje, że jak tam na przykład pierwsze zmarszczki są i jeszcze niekoniecznie chcecie jakiegoś serum, ale chcielibyście jakiś taki mocniejszy krem, to myślę, że mogę spokojnie to polecić. Mocniejszy w sensie gęstszy i taki, który na dłużej zostaje, nie taki, że nie wiem, jakieś tam magiczne rzeczy są w środku. To i jeszcze co chciałam o nim powiedzieć, że jest mega wydajny. Naprawdę niewielka ilość daje się rozprowadzić na całej twarzy. Jak już jest pod spodem właśnie esencja albo serum, jeszcze coś takiego lekko wilgotnego, to już w ogóle on tam sunie jak złoto. Pod oczy położyliśmy wtedy taki krem z 100% Pure Coffee Bean, on się nazywa. Ja niestety na temat tego kremu nie mogę powiedzieć nic, poza tym, że wtedy ładnie się wchłaniał, dał taką miękką skórę pod oczami. W pierwszym takim efekcie, w sensie po wchłonięciu, po kilku minutach ta skóra w dotyku była miękka. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, ponieważ to był jedyny raz, kiedy go użyłam wtedy. Ja na sobie nie stosowałam go jeszcze w ogóle, także jak Was interesuje jakaś opinia na ten temat, to upomnijcie się proszę, ja nagram Wam kiedyś kosmetyczne podsumowanie. Jak będę już miała jakieś informacje, to wtedy przekażę. I ponieważ Kacper ma brodę, to na sam koniec jeszcze przygotowałam taki kawowy balsam do brody, do pielęgnacji właśnie tej tutaj okolicy i do wykonywania masażu. I myślę, że to jest rzecz, którą, no nie wiem, sporo osób pewnie będzie zadowolona, bo nie wszyscy lubią olejki, a wiem, że olejki do brody są bardzo popularne. Tutaj wzięliśmy tylko masło kawowe, olej konopny, tego oleju konopnego nie było dużo, także na spokojnie, zapach nie był agresywny, bo bardziej było czuć właśnie tym masłem kawowym całą naszą mieszankę. I do tego dodałam jeszcze olej chia, bo pamiętam, że kiedyś mu robiłam wcześniej olejki czy inne balsamy i tam był zawsze olej chia i zawsze był zadowolony, więc myślę, że to w przypadku tego rodzaju włosów na brodzie to się sprawdza. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to tak jest jak z włosami na głowie, że u niektórych są takie i trzeba więcej tego, czy więcej tamtego, czy po prostu broda się rządzi swoimi prawami. Szczerze nie mam pojęcia, nie jestem barberem, nie wiem. W każdym razie to kawowe masło do brody, mam nadzieję, że u kogoś tam się sprawdzi. Jest przyjemne w użytkowaniu, bo jest miękkie i bardzo łatwo się rozciera w dłoniach. Niewielką ilość można nabrać, żeby rozprowadzić na całości. Ma, tak jak mówię, delikatny kawowy zapach, ale nie pachnie jak cukierki kawowe, tylko właśnie ma taki lekki zapach kawy. I broda po nim jest bardzo błyszcząca i miękka w dotyku, więc myślę, że to jest coś, co może tam paru osobom się przyda. Dajcie mi znać koniecznie, jak Wam się podoba ten format, właśnie to rozwiązanie moich długomiesięcznych rozkmin z tymi domowymi kosmetykami. Nie ukrywam, że też trochę się wycofałam z tych rozkmin kosmetyków domowych, bo mam wrażenie, że im więcej się uczę, im więcej się dowiaduję, im więcej mam, nie wiem, jakichś seminariów i tak dalej, tym wydaje mi się, że jeszcze tyle jest rzeczy, których nie wiem i tyle mam braków i trochę się martwię, że wiem za mało, więc się non-stop douczam. I tak, i to też z tego poniekąd wynika. Dobra, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!